Dzień dobry, Marek Siudaj, dziennikarz portalu w gospodarce.pl. Witam państwa w wywiadzie gospodarczym telewizji w Polsce.pl. Moim gościem jest dzisiaj Paweł Dobrowolski, główny ekonomista Polskiego Funduszu Rozwoju. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj zauważyłem taką informację, mianowicie Wiktor Wojciechowski, główny ekonomista Pulsu Plus Banku, przedstawił taką prognozę dotyczącą wzrostu PKB w Polsce. Jego zdaniem ten wzrost będzie wyniesie 4,5% w tym roku, czyli będzie wyższy niż oczekuje on w roku, niż oczekuje on w wyniku za rok 2017, przepraszam. Czy jest szansa, żeby rzeczywiście, żeby w tym roku wzrost gospodarczy był jeszcze szybszy niż w roku ubiegłym, kiedy wydawałoby się był zaskakująco wysoki? Szansa jest. To znaczy pytanie, kogo zaskoczył, bo wielu skądinąd rozsądnych ludzi w zeszłym roku trochę z powodu, mam wrażenie, swoich sympatii politycznych prognozowało niższy wzrost gospodarczy, twierdziło, że musi się zawalić, no bo jak ta władza rządzi, to musi gospodarka spaść. I wielu rozsądnych ludzi, skądinąd bardzo rozsądnie myśląc o gospodarce, obniżało swoje prognozy. Teraz mamy takie wśród ekonomistów, mam wrażenie, zjawisko nadganiania prognoz do rzeczywistości, co oczywiście rodzi pewne ryzyko, że będą zbyt optymistyczne. To sam powiedział tak, większość ekonomistów, jeżeli spojrzymy na te 50-60 grup ekonomicznych w Warszawie, w Polsce, które tworzą pewne prognozy dla gospodarki polskiej, twierdzą, że wzrost gospodarczy będzie bliski temu, który był w zeszłym roku. Jedni mówią, że będzie troszkę niższy, drudzy, że troszkę wyższy, ale wszyscy twierdzą, że on będzie przyzwoity, podobny do zeszłego roku. Przed programem powiedział pan, że w sumie ten tempo wzrostu może nie jest aż tak ważne. Ważne jest to, jak w jakim tempie doganiamy Zachód. Ja zadałem wtedy pytanie, czy doganiamy. Wtedy nie zdążył pan odpowiedzieć, spróbuję zadać jeszcze raz, więc czy dogadamy ten Zachód? Tak, zdecydowanie doganiamy. To znaczy, jeżeli by spojrzeć na miary typu bieżący dochód czy majątek, doganiamy, chociaż mamy bardzo dużo do dogonienia. Jeżeli spojrzymy na przykład na PKB, czyli miarę aktywności gospodarczej za rok, to 2-3 dekady temu mieliśmy około 10% PKB na głowę niemieckiego. W tej chwili mamy 30% PKB niemieckiego na głowę, czyli de facto tą różnicę zamykamy w bardzo szybkim stopniu, w bezprecedensowym, jeżeli chodzi o historię gospodarczą Polski. Oczywiście 30% to jest cały czas tylko 30%, a to jest tylko miara bieżącego dochodu. Jeżeli spojrzymy na przykład na majątek, to mamy jeszcze więcej do dogonienia. Jeżeli spojrzymy na majątek skumulowany na głowę obywatela w Niemczech i w Polsce, to przeciętny Niemiec ma go 15 razy więcej. Przeciętny Grek, państwo, które ponoć jest w ogromnym kryzysie gospodarczym, ma go 4 razy więcej na głowę. To pokazuje skalę zapóźnień, bo my w tym bieżącym poziomie aktywności gospodarczej szybciej doganiamy, ale ten skumulowany majątek, który się odkłada rok po roku, mamy ogromne zapóźnienia. Nawiązując do prognoz Wiktora Wojciechowskiego i innych ekonomistów, chciał zauważyć jedną rzecz. Od jednorocznej prognozy gospodarczej o wiele ważniejsze jest tempo doganiania, tempo wzrostu gospodarczego przez 10, 20, 30 lat przez całe pokolenia, bo państwa biedne stają się bogate nie w rok, nie w dwa, nie w trzy, nie w pół życia, tylko w pokolenia. A jak właśnie to wygląda? Bo z tego, co pamiętam, chyba jesteśmy jednym z takich krajów, chyba Australia ma dłuższy okres prosperity gospodarczej bez załamania, bez recesji. To znaczy, w sensie statystycznym Polska za ostatnie 2-3 dekady jest ewenementem. My od prawie 3 dekad nie mieliśmy recesji. Recesji, czyli ujemnego tempa wzrostu gospodarczego przez 2 czy 3 kwartały spadku PKB. To jest w statystycznym sensie ewenement. Oczywiście powinniśmy się cieszyć, ale też powinniśmy być ostrożni. Gospodarki półperyferyjne, gospodarki peryferyjne, gospodarek centrum świata gospodarczego różnią się tym, że w momencie, kiedy się jednak pojawiają kryzysy, one zazwyczaj bywają głębsze, trwają dłużej. Po prostu gospodarki bogatsze, gospodarki będące centrum światowego, zarówno świata gospodarczego, politycznego, jak i militarnego, mają więcej środków, którymi mogą przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom gospodarczym. My za ostatnie 3 dekady mieliśmy ogrom szczęścia. Oczywiście można mówić, że w Polsce po 120 paru latach rozbiorów jednej, drugiej wojny światowej i PRL-u trochę nam szczęścia od życia się należy, ale bym za bardzo na to szczęście nie liczył. Bardziej liczył na rozsądne zachowanie zarówno na poziomie polityki gospodarczej, jak i zachowania indywidualne. A proszę mi powiedzieć, jeszcze wrócę do tego, tego majątku. Pan powiedział 15 razy Niemiec, 4 razy więcej ma Grek, ale czy jeżeli nie jest przypadkiem tak, że tak naprawdę to też trochę zależy od poziomu zamożności. Znaczy, jeżeli by to jest poziom zamożności. Powiedzmy tak, że jeżeli w ciągu 2 lat zdrożeje o 10% mój dom,
no to ja będę 10% bogatszy, tak? Czyli innymi słowy, to też zależy od tego, ile ja zarabiam, ile. I co się dzieje w całej gospodarce, bo na przykład rzeczywiście bańka na rynku nieruchomości powoduje, że wycena wszystkich mieszkań na terenie objętym bańką na rynku nieruchomości rośnie, rośnie szybko. Oczywiście może to potem się bardzo szybko odwrócić. Jest to w pewnym sensie miara niedoskonała, ale jeżeli chcemy mierzyć cały majątek nieruchomości, ruchomości, oszczędności, w tym na przykład nasze inwestycje dokonywane jako osoby fizyczne, ale też dokonywane przez przedsiębiorstwa będące własnością Polaków, to siłą rzeczy będą one wynikiem, miara bogactwa będzie pewnym wynikiem zarówno pewnych czynników krótkoterminowych, zmieniają się ceny nieruchomości, jak też długoterminowe. Natomiast to, co jest ważne, to jest trend. Jak spojrzymy na te dane za ostatnie kilka lat, kilkanaście lat, trend idzie cały czas w dobrym kierunku, idzie dosyć szybko. I to, co powinno być obiektem naszej troski, to żebyśmy następne 30 lat, a potem kolejne 30 lat, jeszcze następne 30 lat, mieli na takiej samej ścieżce. I to jest ważne pytanie. Jak to zrobić, jak to osiągnąć? Prognozy jednoroczne. Po co po pierwsze nie przejmować się prognozami jednorocznymi? Nie przejmować się też pewnymi krótkoterminowymi wskaźnikami. Rozmawialiśmy przed wejściem na ten na przykład o inwestycjach. Mamy czy mieliśmy w ostatnim roku trochę taką panikę, że inwestycje w Polsce są niższe niż przeciętnie w innych krajach, czy podobnych nam, czy rozwiniętych. Ale chciałbym zauważyć kilka rzeczy. Po pierwsze, stopa inwestycji w Polsce i oszczędności była najwyższa za PRL-u. To wcale się dobrze nie skończyło, więc cud rozwoju gospodarczego nie polega koniecznie na wysokiej stopie oszczędności, wysokiej stopie inwestycji, tylko dobrym inwestowaniu, tworzeniu warunków dla opłacalnego inwestowania. To jest o wiele ważniejsze. Bo znowu wielu ekonomistów, w tym wielu utytułowanych polskich ekonomistów, użyję tego słowa, biadoli trochę nad niską stopą oszczędności. A trzeba zadać pytanie, dlaczego ona jest niska, a nie biadolić nad tą stopą. Nie, że musimy jakoś zmusić Polaków do wyższego oszczędzania, tylko dlaczego oni nie oszczędzają. Gdybyśmy w Polsce mieli więcej opłacalnych inwestycji, banki by potrzebowały więcej pieniędzy od Polaków i tworzyłby im warunki, żeby te pieniądze deponowali w bankach. Dzisiaj bankom nie jest potrzebne więcej depozytów Polaków. One mają już dosyć wysoki stopień nadpłynności, więc nie tworzą bodźców do wyższego stopnia oszczędzania. Więc zjawiskiem fundamentalnym, o którym powinniśmy rozmawiać, to jest jak tworzyć warunki dlatego, żeby w Polsce było wiele opłacalnych projektów inwestycyjnych. To jest to, o czym powinniśmy rozmawiać. Krótkoterminowe prognozy. Bo jeszcze się cofnę. Jak to jest możliwe, że w sumie mamy niską stopę inwestycji, bo mamy, a jednocześnie banki mają nadpłynność? No to wychodziłoby na to, że tych pieniędzy tak naprawdę mamy za dużo. Wie pan co, za dużo? Gospodarka jest zawsze systemem pewnej równowagi. Jak pan mówi, za dużo pieniędzy czy za mało pieniędzy, jest od razu potrzebne pytanie, do czego? W stosunku do opłacalnych projektów inwestycyjnych w Polsce mamy całkiem sporo pieniędzy. Inaczej, od drugiej strony. Niski poziom oszczędności, mała ilość pieniędzy nie jest czynnikiem ograniczającym inwestycje w Polsce. Jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje na kontach bankowych polskich przedsiębiorców, tam jest dużo gotówki, która nie jest w tej chwili inwestowana. Niektórzy biadolą nad tym, poprzedni z poprzedniego rządu minister finansów wręcz publicznie mówił o tym, że trzeba zmusić przedsiębiorców do inwestowania. Okej, okay, może pan Rostowski miał jakieś pomysły, jak to zrobić i po co to robić, natomiast... To był poprzedni. Tak, bo już czas szybko jednak płynie. Jeżeli spojrzymy na oszczędności gospodarstw domowych, one w porównaniu do Europy, na przykład liczonych takim wskaźnikiem, jak ile miesięcy, gdyby ktoś stracił pracę, może żyć na takim samym stopniu, na takiej samej stopie życia, jak w momencie, kiedy był zatrudniony, są dosyć niskie. Ale jeżeli spojrzymy z perspektywy całej gospodarki, to liczba oszczędności zdeponowanych w polskich bankach w stosunku do inwestycji jest całkiem wystarczająca. No dobrze, ale z drugiej strony przecież jest tak, że nie trzeba wydawać tyle pieniędzy, na przykład, no nie wiem, żeby wymyśleć, nie będę się tego trzymał, tego, żeby wymyślić iPhone'a, nie trzeba wydawać tyle pieniędzy, ile wydali tam Amerykanie i z tymi wszystkimi firmami, łącznie z Nokią, która przecież miała te wszystkie koncepcje już zrobione, tylko wystarczy po prostu wziąć już gotowe. To jakby wymaga mniejszych nakładów. Znaczy rozwój imitacyjny zawsze jest łatwiejszy niż i tańszy niż wymyślanie czegoś od nowa. I my jeszcze mamy bardzo duże rezerwy rozwoju imitacyjnego. My oczywiście zaimportowaliśmy w ostatnich 20-30 latach bardzo dużo sprzętu, bardzo dużo technologii, ogrom rozwiązań organizacyjnych, co było ważne, ale mamy jeszcze sporo do
nadgonienia w sposób imitacyjny. Natomiast to, na czym się powinniśmy zastanawiać, jak tworzyć warunki zarówno gospodarcze, zarówno polityczne, jak i społeczne do opłacalnego inwestowania w Polsce. Ja dam może taki odległy przykład. Wszyscy od kilku lat w Polsce jesteśmy dumni z Ireny Sendlerowej. Wielka polska bohaterka, ocaliła wiele istnień podczas II wojny światowej. Ale kto dla współczesności odkrył Sendlerową? Nie my. Zachodni dziennikarze, z tego co pamiętam. Trzy czy cztery amerykańskie gimnazjalistki, które w ramach projektu teatralnego szukały jakiegoś tematu, odkryły ją, zebrały na jej temat informacje i zrobiły przedstawienie teatralne. I to był początek w Polsce kariery, że użyję tego nieadekwatnego słowa, zwiększonej świadomości o Irenie Sendlerowej. W tym samym czasie, kiedy te amerykańskie gimnazjalistki przypomniały współczesności Sendlerową, polscy uczniowie powtarzają, że Adam Mickiewicz wielkim wieszczem był. No są dwie grupy, bo jest jeszcze też słowacki team i on coraz większy zdobywa coraz większy, coraz więcej członków. Ale ja jeszcze wrócę do tego, bo to może problem polega na tym, że to nie jest kwestia, bo że chodzi o to, że nasi przedsiębiorcy nie są przyzwyczajeni do tego, że trzeba więcej ryzykować, innymi słowy, więcej też pieniędzy stracić czasem, żeby więcej zarobić. Nie wiem, po co przedsiębiorcy, to są ludzie, którzy bardzo szybko i elastycznie reagują na otoczenie, na bodźce wypływające z otoczenia. Ich zachowaniami steruje to, co jest opłacalne i to, co jest nieopłacalne. I można szukać oczywiście trochę takich psychologizowanych wytłumaczeń, dlaczego za wolno się rozwija. Może minister Rostowski powiedział, polscy przedsiębiorcy za bardzo tą gotówkę trzymają na kontach, za mało inwestują. Można się zastanawiać, że są za mało skłonni do ryzyka i dopisywać do tego jakieś psychologiczne wytłumaczenia typu, że jesteśmy na dorobku, mamy mało kapitału, jeszcze nie ryzykujemy. Natomiast nic w danych empirycznych tych hipotez nie potwierdza. Jedyne, co potwierdza, to jest mała ilość, jedyne, co się potwierdza w danych empirycznych, to jest mała ilość opłacalnych projektów. Znaczy, no ale zawsze trzeba zadać to pytanie, no dobra, jest mało projektów, ale dlaczego jest ich mało? No i wtedy jednak trochę z tą psychologią chyba musimy zryzykować. Tak, ale to jest ten kierunek, na który ja staram się zwrócić pana i widzów uwagę, że opłacalność projektów inwestycyjnych tworzy nie tylko sama technologia, czy to, co firma robi, nie tylko sama umiejętność przedsiębiorcy i jego zespołu, ale też szeroko rozumiane otoczenie społeczno-gospodarcze. I to wiele szerzej zdefiniowane niż to, co zazwyczaj pojawia się w mediach. To nie jest tylko poziom podatków, sposób pobierania tych podatków, a też na przykład, nie wiem, na przykład dostępność danych określonych specjalistów, inżynierów, informatyków, ale też szersze otoczenie społeczne, przyzwolenie w danym społeczeństwie na twórczość, na ryzyko. Tu wracamy do tego pytania. Proszę zauważyć, jeżeli w polskiej szkole musimy przerabiać program i okej, jestem słowacki, jestem Mickiewicz, możemy się wadzić, ale zamiast zadawać na przykład naszym uczniom definicję, określony zespół informacji do nauczenia się, pozwolmy uczniom dyskutować o tym, kto był większym wieszczem, słowacki czy Mickiewicz. Tak, ja pamiętam, kiedyś była taka sytuacja, że dostałem negatywną ocenę z wypracowania, bo napisałem, że jakiś bohater był po prostu idiotą. To się nie spodobało. No, ale dobrze, to znowu jest pytanie. Czy to jest też tak, że musimy się dostosować do tych wszystkich zmian, w sensie to dostosować szkołę i tak dalej, też nie jesteśmy trochę do tego przyzwyczajeni. Czy może jednak jest tak, że to są są takie momenty, kiedy pewne rzeczy, no trochę to, tak jak przy biegach, no nie, są tacy biegacze, którzy świetnie sobie poradzą na krótki dystans, no ale na dłuższy dystans już nie dadzą rady, bo nie są tak do tego przygotowani. Może te cechy jednak powodują, że w niektórych czasach jesteśmy, nie wiem, lepiej predestynowani do tego, żeby uzyskać dobry wynik, a w niektórych gorzej. Wie pan co, to jest tak, w świecie, kiedy było wolne tempo postępu technologicznego, robienie tak, jak robili ojcowie, uranie, sianie, tak, jak robili ojcowie, było świetnym patentem na przetrwanie, zwłaszcza w gospodarkach mało wydajnych. Jeżeli ktoś eksperymentował w zamierzchłych wiekach, to z dużym prawdopodobieństwem wskazywał się na głód. To, co ojcowie robili, może było mało wydajne, ale zapewniało przeżycie. W tej chwili, kiedy tempo postępu technologicznego, tempo postępu organizacyjnego zmieniają się, przyspieszają, zachowania społeczne też się muszą dostosować. To jeżeli przynajmniej chcemy skorzystać z epoki, w której żyjemy, jeżeli chcemy
częściej dokonywać innowacji, częściej ryzykować, inwestować, musimy to zmienić nasze zachowania, musimy to zmienić pewne kody kulturowe, w ramach których operujemy. I dlatego, może trochę odbiegamy dzisiaj od gospodarki, ale to jest też pewien ważny aspekt, który kreuje liczbę opłacalnych projektów inwestycyjnych w danym kraju. Ja dam panu taki przykład, jak to konkretnie już przekłada się na przykład na nasze prawodawstwo gospodarcze. Jeżeli ludzie ryzykują gospodarczo, zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenci, czasami się nie udaje, bankrutują. Ale przedsiębiorca w tej chwili w Polsce ma w miarę sprawne postępowanie upadłościowe. Konsumenci, pomimo już dwukrotnych napraw tej ustawy konsumenckiej, która była, są ciągle obarczeni nadmiernym ryzykiem nieudanych decyzji gospodarczych. Znaczy, jeżeli przedsiębiorca ryzykuje i zbankrutuje, tak, może wyczyścić swoje długi. W Polsce konsument ma z tym ogromny problem, a on w taki sam sposób ryzykuje. Znaczy, ktoś myśli tak, będę miał pracę, będę zdrowy, wezmę kredyt na dom, i potem okazuje się, traci pracę, ma rozwód, urodzi się więcej dzieci niż planował. To są typowe powody większości upadłości konsumenckich. Co się okazuje? Staje wobec prawa o upadłościach konsumenckich, które de facto wypycha go do szarej strefy, bo bardzo w Polsce jest uzyskać wyczyszczenie konta, kiedy jest się niewypłacalnym konsumentem. Dam przykład liczbowy, bo widzę, że pan chciał już następne pytanie zadawać. Kiedy powstała u nas w ogóle możliwość upadłości konsumenckiej kilka lat temu, corocznie 20-30 konsumentów ogłaszało upadłość konsumencką rocznie w Polsce, kraju 30-paromilionowym. Gdy bodajże 3 lata temu naprawiliśmy trochę upadłość konsumencką, ogłoszono ogromny sukces, ponieważ liczba upadłych konsumentów co roku sięgnęła 5 tysięcy. 5 tysięcy w 30-milionowym kraju, w kraju, w którym, jeżeli by wierzyć informacjom z biur informacji kredytowej, mamy od 200 do 300, 400, 500 tysięcy niewypłacalnych konsumentów. 5 tysięcy ludzi, którzy uzyskiwali nowy początek, ogłoszono wielkim sukcesem. W tej chwili wprowadzono znowu pewne usprawnienia w upadłości konsumenckiej, moim zdaniem zbyt ograniczone. I co to oznacza, że w Polsce bycie konsumentem, ryzykowanie, na przykład podejmowanie ryzyka zakupu domu na kredyt, jest o wiele bardziej ryzykowne niż gdzie indziej. I tu wracamy do naszego pytania o inwestycje, o podejmowanie ryzyka. Trzeba zmienić oto szeroko rozumiane otoczenie gospodarcze, prawne, ale też społeczne, w sensie wartości, naszych nawyków, rutyn codziennego życia. Musimy kończyć. Dziękuję panu za rozmowę. Moim gościem był Paweł Dobrowolski, główny ekonomista Polskiego Funduszu Rozwoju. Ślicznie dziękuję. A ja dziękuję państwu za uwagę i zapraszam do serwisu. Do widzenia.